Historia na taśmie filmowej. Wielki kryzys od 1929 do 1936 roku. Wielki kryzys rozpoczął się krachem giełdowym w październiku 1929 roku. Odtąd aż do połowy lat 30. spadały obroty w handlu i miliony ludzi znalazły się bez pracy. Na filmie zobaczymy, jakie rozwiązania problemu bezrobocia proponowano w kronikach filmowych i filmach urzędowych w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, a jakie w nieurzędowych, w których domagano się radykalnych zmian społecznych. Zobaczymy jednego z brytyjskich polityków z tamtych czasów, próbującego przekonać do swych racji ludzi, których coraz więcej chodziło do kina. Były już wtedy filmy dźwiękowe, utrwalano na taśmie zarówno dźwięk, jak i obraz. To były działacz związkowy, James Henry Thomas, członek mniejszościowego rządu lejburzystowskiego, szukający porozumienia z ludźmi w czasie kryzysu ekonomicznego w 1929 roku. Pierwszy raz występuje przed kamerą kroniki filmowej. Straciliśmy nadzieję, dziś tracimy ducha niezależności, który uczynił nasz kraj wielkim. Tracimy nie dlatego, że ludzie nie pragną pracować, ale dlatego, że próżnowanie miesiącami i latami musiało doprowadzić nieuchronnie tych ludzi do utraty nadziei. W tej chwili wiele uwagi poświęcam temu problemowi. Przy pomocy i dobrej woli naszego narodu, we współpracy z nim, wierzę, że uda mi się ten problem rozwiązać. Nasz mówca musi się długo jeszcze uczyć, jak przemawiać przed kamerą filmową. W Ameryce takie samo orędzie nadziei wygłoszono w o wiele lepszym stylu. To film propagujący Rooseveltowski Nowy Ład i jego agendę, administrację do spraw uzdrowienia gospodarki narodowej. Jimmy Durante śpiewa Dajcie człowiekowi pracę. Ty i ty, macie teraz prezydenta. On dał nowy ład krajowi. Na was kolej, ruszcie głową. Ty i ty. Przyłóżcie ręce do pługa. Prezydent zrobił swoje, teraz na was kolej. Wystąp przed szereg, nie czekaj. Odbij sobie coś stracił i daj człowiekowi pracę. Now bear with the present, and give a man a job. If the old name of Roosevelt makes the old heart throb, you take this message straight from the president and give a man a job. W Wielkiej Brytanii utworzono teraz narodowy rząd koalicyjny, który do rozwiązań typu Nowego Ładu odnosił się podejrzliwie. Rząd uważał, że Wielka Brytania powinna prowadzić swoją zwykłą politykę. Wiemy najlepiej, to linia polityczna partii konserwatywnej, która wyprodukowała ten film dokumentalny w 1933 roku. Za klifami Dowru rozciąga się kraj spokojnie przezwyciężający trudności. Głównym problemem jest rolnictwo, ponieważ obecnie, gdy wiele rynków broni się taryfami celnymi przed naszymi wytwórcami, musimy sami produkować coraz więcej własnej żywności. Mówiąc w imieniu tych z nas, którzy nie są wegetarianami, musimy mieć więcej walijskiej baraniny i szkockiego szpondra. Musimy mieć własne jajka na śniadanie i oczywiście coś do jaj. Jednak 50 milionów ludzi na małej wyspie nie może się utrzymywać wyłącznie z rolnictwa. Zawsze więc wiele będzie zależało od naszych fabryk. Musimy wciąż wytwarzać dobra i mieć kogoś, kto w ramach wymiany zechce nam przysyłać swoje wytwory. I tak robimy. Odzyskaliśmy nasze miejsce pierwszego narodu w dziedzinie handlu światowego. Nasze statki wiozą towary do innych krajów i do spokrewnionych z nami narodów całego imperium. I przywożą nie tylko artykuły pierwszej potrzeby, ale także więcej towarów luksusowych niż na początku wieku. Port londyński pozostaje ośrodkiem handlu międzynarodowego. Londyn, wspaniałe miasto, zbudował upór wielkiego narodu. Ryzykant z zachodu kraju, właściciel ziemski z południa i wschodu, rzemieślnik z północy i środkowych hrabstw
natchnęli odwagą i przedsiębiorczością górników i inżynierów, przemysłowców i magnatów handlowych. Mimo uspokajających filmów jak ten, bezrobocie na początku lat 30. utrzymywało się na wysokim poziomie, około 15% siły roboczej. W Stanach Zjednoczonych wskaźnik był nawet wyższy, około 25% siły roboczej. Ulica zapomnianych ludzi. To urywek amerykańskiej kroniki, która okazuje współczucie bezrobotnym w Nowym Jorku, ale nie ma im nic do zaproponowania. Sceny przedstawiają życie w Bower. Nakręcono je z kamery ukrytej w ciężarówce. Wałęsające się postacie, które były kiedyś ludźmi, żebrzą o dziesiątaka na filiżankę kawy. Myszkujący po ulicznych śmietnikach za bezcennym niedopałkiem. Ulicznicy unikający cudzych spojrzeń i rozglądający się, co by zwędzić. Po zmierzchu na schodach kościołów leżą nieszczęśnicy, którzy muszą wstać rano, żeby zająć kolejkę po strawę, którą pan ofiarny jakoś zdobywa dla tych, co sami nie potrafią się już o nią postarać. Posiłek wart 5 centów składa się z marnego gulaszu, kawy i ciasta. Mężczyźni, którzy stracili zainteresowanie życiem, są szczęśliwi i wdzięczni za łyżkę ciepłej strawy. Pan ofiarny zasłużył na to miano, bo jest ostatnią nadzieją ulicy ludzi zapomnianych. W Ameryce, a także w Wielkiej Brytanii, niektórzy wydobywali się z kryzysu. Ale były jeszcze rejony masowego bezrobocia, które zainteresowały twórców filmu Dziś żyjemy. Wielu wróciło do pracy, ale kryzys zostawił ślady. Niektóre stare okręgi przemysłowe północy, Szkocji i Walii, niegdyś ośrodki rozkwitu i zamożności, teraz nie biorą udziału w ożywieniu gospodarczym. Większość mieszkańców wciąż nie ma pracy, jeśli nawet ich fabryki nie zbankrutowały. Ulice, na których kiedyś roiło się od ludzi z pieniędzmi do wydania, teraz się wyludniły, jeśli nie liczyć tych, którzy tylko zabijają czas. W wielu okręgach górniczych szyby są wciąż nieczynne. W Wielkiej Brytanii i Ameryce ruch robotniczy bezrobotnych organizował akcje polityczne, żeby uzyskać lepsze szanse zatrudnienia i wyższe zasiłki dla bezrobotnych. Filmy fabularne nawołujące do zmian albo rewolucji podlegały cenzurze. W kronikach filmowych starano się nie poświęcać zbyt wiele czasu sprawom kontrowersyjnym. Reportaż brytyjskich Movietone News z demonstracji pierwszomajowej jest krótki i niewiele mówi, o co chodzi demonstrantom. Będę to powtarzała słowami Szeleja. Zwycięstwo, zwycięstwo uciemiężonym. Nasz następny mówca, towarzysz Saklavatla. To nie Gandhi i spółka. To hinduscy rewolucjoniści z Chittagong, którzy próbują walczyć i będą walczyć. Pan Adrian Hoffman poślubił córkę ambasadora w paryskiej katedrze. Jak to w kronikach, po poważnej wiadomości następuje coś beztroskiego. Niektórych polityków lewicy coraz bardziej irytowało podejście do spraw społecznych w kronikach filmowych. Postanowili robić własne filmy jako wyraz społecznego protestu. Ich filmy nie poddawały się cenzurze, ponieważ nie wyświetlano ich na koncesjonowanych widowniach, ale w domach związkowych i w klubach filmowych.
Ta robotnicza kronika filmowa przedstawia marsz przeciwko obcinaniu zasiłków dla bezrobotnych. Operator nie chce ujawniać twarzy demonstrantów i skali demonstracji. Film był niemy, ale dobraliśmy taką muzykę, jaka by mu towarzyszyła. Akcja przeciwko dochodzeniu w sprawie sytuacji finansowej bezrobotnych ubiegających się o zasiłek. Płytę wytłoczono w Wielkiej Brytanii w 1926 roku w czasie strajku powszechnego. Pieśń była popularna wśród sympatyków i działaczy lewicowych. Symbolizowała sprawę, o którą walczył międzynarodowy ruch robotniczy, walkę o wyzwolenie z nędzy i ucisku. Nieurzędowe filmy z początku lat 30. służyły jako broń w walce klasowej. Kręcenie tych filmów raczej służyło robotnikom niż zwracało się przeciwko nim. Filmy ukazywały przerażające warunki życia, które rzadko pokazywały filmy komercyjne. Film Nędza w Borinage robił największe wrażenie. Twórcy z Belgii i Holandii nadali dramatyczny wyraz temu, co zobaczyli, żeby włączyć się do protestu przeciwko warunkom życia i pracy górników. Film opowiada o strajku górników z lata 1932 roku. Za przykład posłużył los 15-letniego górnika. Ogłoszono strajk, bo obcięto górnikom płace. Praca była niebezpieczna, a warunki życia górników i ich rodzin w domach wynajętych od właścicieli szybów straszne. Młody górnik jest jedynym żywicielem rodziny. Jego ojciec zmarł. Ma matkę i czworo rodzeństwa na utrzymaniu. Strajk się nie powiódł i tysiące górników traci pracę. Wielu posuwa się do kradzieży węgla z hałd żużlu wokół szybów.
Film kończy się postanowieniem, że górnicy uczczą marszem 50. rocznicę śmierci Karola Marksa. Marx jako twórca międzynarodowego socjalizmu rewolucyjnego musiał znaleźć miejsce w tym radykalnym filmie. Film Nędza w Borinage wyróżniał się nagromadzeniem obrazów biedy i ludzkich zmagań. W latach 30. można go było oglądać tylko dzięki zaangażowaniu miejscowych filmowców i grup polityków. W Ameryce, gdzie styl narzucał Hollywood, niektóre organizacje związkowe wolały kręcić filmy, które bardziej przypominały filmy fabularne niż dokumentalne. W urywku filmu Miliony z nas toczy się polityczna dyskusja między strajkującym majstrem i robotnikiem, który nie strajkuje. Dzięki. Wiesz co, stary? To jest również strajk o ciebie. Śmiechu warte. Ty jesteś śmieszny. To stara jak świat zagrywka bossów. Nie widzisz, że gość, który zamknął twoją fabrykę, spiknął się z właścicielem tej? Moja fabryka była 1000 mil stąd. Co za różnica. Oni są zorganizowani. Nie muszą się widzieć, żeby się z sobą zgadzać. Mają izbę handlową, milicję, prawo i porządek. Mają cały układ w kieszeni. Kiedy interes bierze w łeb, nie przejmują się, a ty, a ja dostajemy w tyłek. Zgadza się. Jaka na to odpowiedź? Miliony z nas muszą trzymać się razem. Oto odpowiedź. Chcemy odpowiedniej dla nas części z tego wszystkiego, co wytwarzają nasze ręce. Tylko pomyśl, kolego. Wszystko w tym zwariowanym kraju zrobiliśmy my. Każdy nit, śrubę, cegłę. Urabialiśmy sobie ręce, żeby zrobić to wszystko. A do kogo to należy? Kto sobie dobrze żyje? Nie ty i nie ja. Tworzymy to i nic z tego nie mamy. Film Miliony z nas z 1936 roku wskazuje, że problem bezrobocia da się rozwiązać, jeśli robotnicy się zjednoczą, żeby zbudować socjalistyczną Amerykę. Zobaczyliśmy filmy nieurzędowe, wyprodukowane dla robotniczej widowni, proponujące rozwiązania problemów wielkiego kryzysu, czego zazwyczaj unikały filmy produkowane dla szerokiej widowni. Wersja polska, Telewizja Polska. Opracowanie Stanisław Pawlicki. Czytała Elżbieta Groszek.